to było działanie, które miało na celu zmobilizować użytkowników do podjęcia konstruktywnego dialogu z miastem, w wyniku którego powinno dojść do wykreowania formalnego tytułu do użytkowania tej nieruchomości, a nie tak jak ma to miejsce dzisiaj, dalszego kontynuowania bezumownego użytkowania. Nie ma do tego procedur, które regulują takie sytuacje, tylko trzeba wysyłać pismo o tym, że muszą w ciągu miesiąca opuścić swoją siedzibę? To jest właśnie element realizacji procedur. Jeśli miasto chciało zaprosić kogoś do negocjacji, jeszcze osoby o takich zasługach, to wtedy się zaprasza kogoś do biura, a nie wyrzuca go z siedziby muzeum, co de facto jest końcem tego muzeum, bo to nie jest tak, jak tłumaczono, że można to muzeum przenieść w inne miejsce, bo to w praktyce jest to prawie niemożliwe. No widzicie Państwo, to wszystko miało pójść na złom. Po co? Po co niszczyć dorobek kultury materialnej? Po co niszczyć dorobek polskiej myśli technicznej, naszych przyjaciół? Po co niszczyć to, co jest w polskim życiu? Nasze on, nasze en, nasze rzet. Tego nie ma w innych językach. A Polacy nie gęsi swój język mają, więc naprawdę nie rozumiem. Jeżeli nasze władze kochane od lat nikt się tutaj nie zjawił, żeby zobaczyć, o co to w tym wszystkim chodzi. I tak sobie z grubej rury 15 dni wyprowadźcie, a to wszystko co? Na naszych oczach książka przestała być obiektem, który gromadzi wiedzę. Wiedza znalazła się poza książką. Szukamy jej w sieci, w różnych takich miejscach współczesnej technologii. Książka się zaczyna stać na naszych oczach obiektem sztuki. Tak kiedyś grafika, drzeworyt, miedzioryt był utylitarną techniką do ilustracji książkowej. W pewnym momencie, kiedy wynaleziono mechaniczne powielanie, mechaniczne przetwarzanie obrazu, stały się technikami artystycznymi. Tak samo na naszych oczach się dzieje z książką. Idźcie Państwo do księgarni. W tej chwili bardzo dużo, kiedyś było zwykłych książek, takich do czytania naukowych i innych, w tej chwili 3/4 to są piękne albumy. Tam trochę beletrystyki takiej do czytadeł, ale to też się teraz bardziej idzie w stronę e-booków, tak? I jakby szczytem tej górki jest ta książka artystyczna, w sensie, że robiona bezpośrednio przez artystę. Co to robi? Artyści robią jakby pewnego rodzaju laboratorium. Robienie tego unikatu, czy niewielkiego nakładu, który później pozwala stworzyć rozwiązanie do książki pięknej, nakładowej. W tym się sprawdzają różne doświadczenia, które wynikają ze współczesnego czasu, w którym żyjemy, ze współczesnej techniki, ludzkich kontaktów. Tam to się sprawdza. Są robione jakby takie króciutkie serie, które później przechodzą do bardziej popularnej. Oczywiście ta książka artystyczna nie jest tania. Tak samo jak obraz olejny czy grafika nie jest przez artystę sygnowana, nie jest tania. To wszystko rozumiem, ponieważ zostało poświęcone na stworzenie jej dużo czasu. No i robią to ludzie, którzy są jakby indywidualnie wyposażeni przez górę w odpowiednie zdolności. Istnieje stereotyp muzeum. To jest miejsce, do którego się wchodzi, ogląda z daleka przez szybę eksponaty. Najlepiej w łapciach. Właśnie jeszcze dadzą jakieś takie kapcie. I wszyscy kiwają głowami tak zwanym zrozumieniem, nie zawsze mając okazję zapytać albo nawet no, lepiej się przyjrzeć, bo po prostu ta wycieczka wymusza bieg po tych wszystkich salach i po prostu jest to tak, dla większości to znaczy pobyt w muzeum. Już te noce muzeum, które się pojawiły jako zjawisko, one już zmieniają sytuację, bo to się robi z tego większe święto i ludzie mają więcej możliwości zachowania takiego swobodnego.
U nas, kiedy przychodzi ktoś tutaj i się umawia, bo my działamy na umówienie, bo jest nas tylko dwoje tutaj i poza tym jest tak, że no, musimy poświęcić czas, żeby pokazać. Po prostu rozglądając się tutaj po tym budynku, jak wchodzą do środka, pytają się, a gdzie tu jest to muzeum? No więc my mówimy, zaraz będzie. I co to znaczy? To znaczy po prostu, że oprowadzamy, tam opowiadamy historię Gromana, opowiadamy historię tych tutaj okolicy Księżego Młyna jako no, dzielnicy specjalnej w historii miasta. Następnie, kiedy przechodzimy już do pokazywania tego budynku, to pokazujemy budynek no, w stanie, który wy też tutaj za chwilę obejrzycie przy pomocy kamery. Jest to budynek stary, nieremontowany od czasów, kiedy jeszcze mieszkał tu Groman. I budynek, który my staramy się tylko zabezpieczyć, żeby nie było tutaj no, większego zniszczenia niż jest, ponieważ przez całe te 20 lat my nie mamy prawa tu nic robić. To nie jest tak, że my nie chcemy. My nie chcemy czy nie możemy. My na początku zaczęliśmy tu remontować i dzięki temu te piwnice, w których się znajdują te maszyny, no zostały właściwie przez nas wyremontowane. I tam po prostu włożyliśmy swoje własne pieniądze, ale się potem kiedy okazało, że możemy zostać stąd usunięci bez zwrotu tych środków, że w gruncie rzeczy nie powinniśmy tego robić, ponieważ nawet ta nieuregulowana już wtedy sytuacja prawna, bo było to już ewidentne, to jednak wymaga jakichś dokumentów, zgłaszania do różnych instancji budowlanych, że my tu chcemy coś robić, no to my się wycofaliśmy, bo po prostu wiedzieliśmy, że my tego nie możemy robić, bo nie mamy tu praw własności ani praw innych do tego. Więc trzeba było jedynie zabezpieczać, tak, żeby jeżeli dach przecieka już tak, że już nie da się łaty zrobić, bo przez wiele lat robiliśmy łaty na tym dachu, ale potem no, położyliśmy teraz w tym roku, położyliśmy folię, bo po prostu tylko przykrywając to na całej powierzchni taką folią banerową jesteśmy w stanie no, sprawić, że nie leje się do środka. I ludzie widząc te właśnie nasze zabiegi, bo każdy może tu chodząc z nami zapytać, to są indywidualne wycieczki, tu przyjeżdża rodzina, nieraz jedna osoba, nieraz wycieczka większa, bardzo różna jest publiczność, bo i starzy, i młodzi, i emeryci, no i zawodowe różnego rodzaju grupy, więc no, z każdym takim wizytującym nas staramy się jakby rozmawiać indywidualnie, bo ja się na samym początku pytam, czym się nasz gość zajmuje, co go interesuje. Jeżeli go interesuje bardziej z racji tego, że na przykład jest inżynierem, to go staram się tam zaprowadzić do tych urządzeń, bo wiem, że on tam znacznie dłużej się zatrzyma, będzie wiedział, o czym porozmawiać i znacznie bardziej go to na pewno zainteresuje. A jak przyjeżdżają poeci, no to ja z nimi rozmawiam o poezji i o książkach. Więc stąd się bierze ta właśnie taka opinia, że muzeum jest wyjątkowe, no bo jest po prostu dosyć dobrze wrażliwe na to, z czym ktoś tutaj przychodzi. Takich miejsc właściwie prawie nie ma na świecie. To są, nie wiem, jedna ręka wystarczyła do policzenia, że coś takiego może istnieć, że jest i zbiór, i jest i możliwość robienia, i że można sobie zrobić i od czcionki do papieru, wszystko stworzyć do tego celu. I zrobić tą książkę, która jest nie tyle unikatem, bo to unikat może sobie każdy zrobić we własnej pracowni, co jest tym niskim nakładem, jakby wyjściem do możliwości wyprodukowania większej ilości dla ludzi, którzy się sztuką zajmują, która ich rajcuje. Także my z tego właśnie powodu, o których tutaj Paweł mówi, właściwie zbieraliśmy i kolekcjonowaliśmy te urządzenia, które są na to.
bo chodziło nam o to, żeby nie zbierać tych urządzeń jako przedmiotów kultury materialnej, technicznej, żeby one mogły sobie stać i można, żeby można było oglądać. Oczywiście ci, którzy przychodzą tutaj i widzą, jak te urządzenia tam albo pracują, albo nawet stoją, ale widzą, że one są i że są używane, to jakby mają świadomość tego, co jest tutaj zbierane od strony warsztatu. Ale to wszystko jest podporządkowane książce, jako tej potencji takiej, żeby ona mogła powstać. W 80 roku wszyscy robili rewolucję i my też chcieliśmy zrobić po swojemu. To znaczy kamyczek do lawiny. Wtedy się oczywiście uświadomiło wszystkim, że jakie znaczenie, jaka waga jest niezależnego słowa. Że można po prostu mieć własne wydawnictwo, że można zrobić własną książkę. Już nie mówię o własnej drukarni, bo po prostu po 50 latach od czasu wojny nagle te sprawy okazały się możliwe. To było niezwykłe z tego powodu. W 80 roku wyszło takby prawo, że można mieć własną drukarnię. Do tego czasu było to karane. Zakazane, karane. Jeszcze taka śmieszna historia wynikająca z tego faktu była ta, że my przez cały stan wojenny działaliśmy legalnie na podstawie prawa, które oni tam sobie wydali, że do 100 egzemplarzy drukujemy na prawach rękopisu i nie musimy się zwracać do cenzury o pozwolenie. Służby bezpieczeństwa obserwowały nas, bo to normalne, ale wiadomo, że tam byli ludzie, którzy się nam zajmowali tego typu sytuacjami, to nie byli jacyś tam niewykształceni. Oni wiedzieli, co się wokół nich dzieje i doceniali to, co robimy. Pożyczali nawet od nas te nasze wydawnictwa. Przychodzili i mówili, czy możemy pożyczyć. Oddawali skrzętnie zapakowane. Proszę sprawdzić, czy nie uszkodziliśmy. Było wszystko fair, ponieważ myśmy do tych 100 egzemplarzy robili. Zresztą mówili, że nie dajcie się złapać na jakiejś wrażej robocie. My patrzyliśmy im głęboko w oczy i mówiliśmy, spróbujemy. Oni się uśmiechali i tak sprawa wychodziła. No, było to dziwne, no ale stwierdziliśmy, że w takiej sytuacji, jaka jest, prawdopodobnie jeżeli się ta cała rewolta nie uda, to będziemy jednymi z ostatnich do zlikwidowania. Co zrobimy, to nasze. Jakoś to wszystko poszło po dobrej stronie, no i tak to sobie działaliśmy w różnych dziwnych miejscach, łącznie z miejscem na 11 piętrze w bloku, gdzie mieliśmy 7 ton sprzętu. Później znaleźliśmy tu miejsce z Muzeum Artystów i stamtąd znaleźliśmy ten opuszczony budynek, którym było dawniej przedszkole. Firma Uniontek postanowiła się pozbyć nieprodukcyjnych rzeczy, powiedziała, ok, podpisujemy z wami umowę użyczenia, oddajemy wam ten budynek, bo nie chcemy ponosić kosztów. Bardzo ważny się okazał sprzęt i matryce do robienia czcionek. I to, że w pewnym momencie nam się udało ten zestaw urządzeń zachować i ocalić i w ogóle, że został uruchomiony też dzięki pomocy z zewnątrz, bo tu pomógł szczególnie nam taki Holender John Cornelius, który przyjeżdża z Holandii tak 2 razy do roku, pobyt jego tu jest 2 tygodnie mniej więcej, więc on pomógł nam te maszyny uruchomić, on pomaga robić te czcionki, on tutaj zachęcił i wykształcił nam Krzysia, który jest po prostu też niebywałą tu postacią w muzeum, to jest wolontariusz, nie może nigdzie pracować, ponieważ jest niepełnosprawny, jest na autyzm, niestety autyzmem dotknięty, ale po prostu on tutaj się wyżywa. Bardzo inteligentny, bardzo współpracuje w zakresie, tworzy sam taką koncepcję połączenia komputerów z tymi urządzeniami. Być może jak mu się to uda, to będzie to też takie wielkie naprawdę osiągnięcie
istotne nie tylko dla nas, ale również dla nauki takiej czy techniki europejskiej i innej. Absolutny total on robi. To znaczy się wszystko u niego jest na kupie. Jak przyjeżdża, to my sprzątamy, robimy mu czyściutko, ładnie. Już po wjechaniu za godzinę stół wygląda gorzej niż ten, który w tej chwili krzyżu ma, no bo on coś tutaj dłubie. Ale tam wszystko wyciąga na wierzch i później nic nie może znaleźć. Ale pomysły racjonalizatorskie ma. Na przykład wymyślał tablicę, żeby te wszystkie narzędzia były w porządku. No, bardzo przydatne. Ponieważ rozumie swój totalny, takie totalne podejście do nieporządku, więc wymyślił, że to będzie dobre, ale oczywiście nie, na niego to nie działa. Wszystko musi być na stole, na kupie. A to w ogóle Państwu polecam takie rozwiązania. Ktoś ma warsztat, gdzie każde narzędzie jest narysowane i przyczepione na jakichś tam zapinkach. Wszystko ma swoje miejsce. Tak, i wówczas widzimy, że czegoś brakuje, ale jednocześnie widzimy, bo tym bardziej, że to są narzędzia specjalistyczne do tych maszyn. Bo to, jak to się mówi, że jeżeli coś jest specjalne, to na pewno do monotypu. To oni potrafili nawet... Jeżeli coś jest w produkcji monotype, to na pewno jest to specjalne. Tak jest. Nawet rzeczy są bardziej specjalne niż inne. Śrubki potrafili standardowe do przykręcenia czegoś tam robić w ten sposób, że ani metryczny, ani calowy gwint. I nie sposób jest tego zastąpić, bo trzeba by było wszystkie formy, które są utwardzone, przegwintować. A śrubkę sprzedawali po 5 funtów od sztuki. Zwykła śrubka, która powinna kosztować 50 groszy. No ale to takie pomysły. W tej chwili firma tak nie istnieje, więc jest w to miejsce jest tak zwane Tate Muzeum w Londynie, które jakby przejęło część sprzętu, wyposażenia. W tej chwili niektóre z tych elementów są bardzo drogie na światowym rynku, bo jest coraz modniejsza ta zabawa. Ludzie jakby wracają do tego. Tym bardziej, że w Polsce przeleciały te wszystkie wojny inne w tamtą i w ową. To zostało też wytrzebione. Za komuny nie mogły powstawać warsztaty małe, gdzie by ten sprzęt był przechowywany. Więc jeżeli nie znalazł państwowego czy spółdzielczego nabywcy, to wylądował na złomie. Więc to zostało wyczesane dokładnie. Tak to mniej więcej wygląda. No muszę to pokleić, bo jutro to wjedziemy, więc... Ja tutaj jeszcze ten cały kocioł na głowie. No. Sorry, że się akurat zajmuję tą robotą, ale... No, wystawa 15. Więc trzeba to zawieść i jeszcze... zrobić przed tym. Ponieważ wymieniłem się. Miałem taką prasę, takiego samizdata zrobiłem, małą. A tam pojechaliśmy, ona stała i mówi, te kobitki, no, bibliotekarki, no, drobne dziewczyny. Za dużo im do roboty, więc ja taką małą, no, genialna, na tych książeczek naszych absolutnie wystarczy, to weź sobie tą dużą prasę. A jeszcze mamy do ciebie gilotynę i tam taka z tyłu gilotyna stoi. No nie wiem, z 1,5 tony. Duży format, ale bardzo dobra. Wygląda w stylistyka parowozu. Bardzo ładna giletyna, sprawna, działa, kroi. Można na niej znacznie więcej zrobić niż na tych współczesnych, bo jest odporna na podkuczenia. To jest tłumaczone przez Amerykanów jeszcze przed wojną dla Muzeum of Modern Art. I to jest złożone w kwadracie. Dokładnie. Około 12 tysięcy czcionek. I to jest drukowane na białym, czarnym i czerwonym papierze. Postanowiliśmy, że będziemy robić z muzeum z Malewiczem.
Nasz przyjaciel, artysta Nowego Jorku, pan Mysłowski, zrobił tak zwany krzesło-tron dla Malewicza. I jest taka naukowa konferencja. Pan Zagrodzki, profesor Zagrodzki, profesor Fijałkowski, no jacyś inni, wiesz, całe szanowne grono rozmawia o Malewiczu. Pan Fijałkowski, profesor Fijałkowski, no to już miał w tej chwili 90 parę lat, no więc szacowne grono to jest uczeń Strzemińskiego. Strzemiński był uczniem Malewicza, ja robiłem dyplom u Fijałkowskiego. Tak, chodzi o szczegóły, dlatego między innymi przyczepiłem się do tego Malewicza. No i oni tak dyskutują, ten krzesło tron stoi na środku, wchodzi ten czarny kot. Na sztywnych łapach, ogon do góry, wchodzi na środek, wskakuje na fotel, umieszcza się, wszyscy mówią. Duch Malewicza przyszedł. No i tak dostał ksywkę czarny kwadrat, zwany Tatkiem Malewiczem. Bo miał Tadeusz na imię. No to takie, przy okazji różne dziwne historyjki. Jaki los czeka muzeum, wszystkie zgromadzone tu eksponaty, jeśli okaże się, że władze miasta mają inne plany co do tej nieruchomości? Przecież to nie istnieje. Oddamy artystom książki teraz. No bo to ich. To co artyści tu wnieśli jako dary. Zbiór matryc i odlewnia czcionek, która była znalezieniem życia przez naszych dziadków i ojców, uratowana z powstania warszawskiego, pójdzie przez ich nieudaczników, wnuków na złom. Także no, tu jest dramat właśnie. Gdzie taki, to wtedy? Na dziewiąte piętro w bloku mam 1700 metrów. Tym, my nie mamy miejsca sami, żeby to przenieść. Nie mamy też odpowiednio dużych środków, żeby to przenieść. Ale to już nawet nie w tym problem. Tylko problem jest raczej w tym, że tych urządzeń nie bardzo da się rozebrać i ponownie złożyć. Ponieważ te urządzenia były składane no, 20 lat temu. I wtedy jeszcze żyli ludzie, którzy to potrafili zrobić. Teraz tych ludzi już praktycznie biorąc nie ma. I my, mąż wprawdzie tam 2 lata Politechniki zaliczył swego czasu jako elektryk, ale od tych maszyn no niestety nie byłby w stanie no, ustalić, co trzeba. Bo one mogły pracować, bo tak, żeby zmontować i stały trubki pod ścianą, to nie ma problemu, ale trubków pod ścianą to mamy dużo. Całe Muzeum Techniki w Warszawie to są same trubki pod ścianą. Także, Muzeum Gutenberga, przepiękne muzeum. Tam nic nie jest, tam nic nie funkcjonuje, ponieważ tak szacowny sprzęt, więc nie wolno go uruchamiać. Samochód, jak pan ma samochód, tak, to ten samochód, jeżeli przez rok czy przez dwa nie jest uruchomiony, to się nadaje tylko do warsztatu albo na złom. Tak samo jest z każdym sprzętem. Ten wzgląd jest najistotniejszym względem. A poza tym no, bardzo istotne jest to, że to, co my mamy, no to nie bez powodu zostało przez tych Amerykanów, czyli Amerykańskie Towarzystwo Historyków Drukarstwa, nagrodzone nagrodą instytucjonalną. Myśmy się tam pokazali jak tak zwany skład muzeum. Skład dlatego, że po prostu no całe te 20 lat, kiedy to muzeum istnieje, nie ma dokumentu do swojego miejsca jako siedziby. Że to działa na zasadzie no, tak zwanego prawa kaduka. My tutaj weszliśmy w sumie przez... No. Znaczy może nie weszliśmy, bo mieliśmy tą umowę użyczenia, ale przez tyle lat Cały czas nas próbowano wyrzucić, tą umowę unieważniono. No więc, prawdę mówiąc, to te urządzenia tutaj były gromadzone jak na skłocie. I tak, żeśmy napisali tam i potem pokazali ten film, no to wszyscy się z dużym zrozumieniem do tego odnieśli po prostu, że w takich warunkach mogło coś takiego powstać. Teraz doszło, jak to się mówi, do takiego finalnego rozwiązania w postaci ustalenia, czyje to jest. I okazało się, od 4 miesięcy został zamknięty proces, cały czas podtrzymywany dzięki naszym tam staraniom, dzięki naszym pismom, które tutaj, jak widzicie, były pisane do władz. Ten proces się ostatecznie zakończył. Miasto, któremu udowodniliśmy my, że to jest ich majątek,
postanowiło nas z niego wyrzucić po prostu i tyle. Sprzedać. Nie wiadomo komu. Nie wiadomo po co. A to, co można, wie pan, przeczytać tam w tym piśmie wypowiadającym nam tutaj pobyt, to można przeczytać, że oni zaczną to remontować i muszą do tego remontu mieć oczyszczone pole, czyli muszą się nas pozbyć i muszą to... Za co remontować? Miasto nie ma pieniędzy, jest tak zadłużone, że grozi mu, jak to się mówi? Komisaryczny zarząd, to nie nasza sprawa. Nie, poza tym, nie nasza kochani, sprawa... wyprowadzając nas, zostawiają to puste, tak? Trzeba opłacić pełnodobową ochronę plus ogrzewanie, przynajmniej na podstawie takim podstawowym, bo inaczej to się zdewastuje totalnie, zanim się zrobi w ogóle dokumentację tego odbudowy. To przynajmniej rok, jeżeli nie dłużej. Trzeba zrobić inwentaryzację, trzeba zrobić plany remontu, uzyskać pozwolenia na budowę. To jest, proszę rok. Pana, minimum, rok, jak się to chce. Jest, rok to dobrze, jest, jeżeli w ciągu jeżeli roku się to da o zabytek zrobić. Tej klasy. Więc wie pan, no, domyślamy miasto się, musi ponosić te koszty. Domyślamy się, że to jest wyłącznie było pretekstem do tego wypowiedzenia, że tak jak poprzednio starano się to sprzedać, tak i ktoś by, już gdybyśmy się wynieśli, to by ktoś doszedł do wniosku, że jednak lepiej to sprzedać, by to sprzedano, no po prostu, tyle. No a kasyno z czymś tam. No nie wiem, czy na kasyno, ale może... Ale tutaj jest jeszcze cały problem bardzo poważny w Polsce. Mianowicie nie ma w przypadku takich obiektów jak ten, który jest wpisany do rejestru zabytków, który jest wpisany w taką świadomość historyczną ze względu na tego gromana, to jest postać historyczna, umówmy się, i to jeszcze nie jest udowodnione, ale to z czasem naukowcy na ten temat napiszą odpowiednie prace. I jest w przypadku takiego obiektu, sprzedaje go się jak worek kartofli tak naprawdę. Wystawia go się na sprzedaż i jeżeli zaoferuje ktoś więcej, to nie musi wcale udowadniać, że chce tutaj robić kulturę, że chce to udostępnić na nawet wyremontować. Cele, nawet nie musi tak naprawdę się zobowiązać do remontu, bo jeżeli nie wyremontuje, no to też mu nic nie można zrobić, bo nie można go zmusić do sprzedaży, żeby kto inny mógł remontować. Także my mamy taki projekt, taką propozycję dla władz i innych, że jeżeli obiekt zabytkowy jest wpisany do rejestru zabytków, jeżeli cokolwiek się z nim stanie, bo może się przypadkowo stać, spłonąć, piorun uderzy, nie ma znaczenia, przez 20 lat nie powinien być w tym miejscu postawione nic poza odbudowanym obiektem. To by deweloperów natychmiast odcięło od jakiegokolwiek kombinowania, że tu, tak w Brukseli, całe dzielnice przepięknych, zabytkowych willi poszły pod młotek, bo tam jest taki klimat, taki jest, potwierali okna, za rok wszystko zgniło, nie nadaje się, postawimy wieżowiec z tego, z cynfoli, z marmurku i mamy to samo. To samo mamy tu. Ile fabryk poszło pod młotek? Ach, ale oczywiście, zajezdnia. O, spłonęła, no tak, no, spłonęła. I tak się to wszystko dzieje. 20 lat, żaden deweloper nie umoczy pieniędzy na 20 lat. Tylko ten, który będzie chciał z tym coś zrobić. Także no, odpowiednie prawo na pewno by poprawiło sytuację. Na pewno, gdyby miało w założeniu dobro historii, kultury, zabytków i tak dalej. Więc tutaj choćby z tego powodu trzeba bronić czegoś takiego jak ta willa.